zgłusza Redeko. www.redeko.pl. I od tej jakże widowiskowej i wyczerpującej dyscypliny sportu zaczynamy. By zostać mistrzem, trzeba było udanie spisać się w 8 turniejach. W grupie młodzików najlepsi w całym sezonie okazali się mieszkańcy Milicza, Michał Perliński i Martyna Paprocka. Wśród juniorów górą także Milicz, a konkretnie Agnieszka Skowron i Krystian Jakubowski. W rywalizacji seniorów tytuły pozostają już we Wrocławiu. Mistrzami miasta zostali Zuzanna Borówka i Radosław Nakonieczny. Na koniec jeszcze słowo o seniorach starszych, w tym wypadku wygrane Roberta Figiela z Wrocławia i Agnieszki Perlińskiej z Milicza. Mistrzom oczywiście serdecznie gratulujemy. Przechodzimy teraz do szachów szybkich. Tu rywalizacja była niezwykle długa i zacięta. Mistrzowie poszczególnych kategorii zostali wyłonieni na dystansie 10 rund. Najbardziej prestiżową grupę wygrał Janusz Łopusiewicz. Warto dodać, że swojego szczęścia wśród seniorów próbowało w sezonie aż 58 zawodników. Najlepszą seniorką została Wiktoria Sowa. W gronie seniorów starszych tytuł mistrza dla Ryszarda Grossmana. W grupie juniorów wygrana Radosława Dytmana. Wśród niepełnosprawnych najlepszy w sezonie Piotr Jagieła. To były bardzo udane miesiące dla królewskiej dyscypliny. Tym bardziej, że zmagania zakończyły też dzieci z grup D, E i F, czyli 8, 7 i 6-latki. Wśród najstarszych najlepsza dziewczynka. Grupa D zakończyła się wygraną Zofii Kulczyckiej. Niemniej emocji było wśród najmłodszych uczestników turniejów szachowych. Najlepszym zawodnikiem pośród 7-latków okazał się Marek Schreter, a w grupie 6-latków triumfował Eryk Krawczyk. Gratulujemy wszystkim uczestnikom zmagań. To piękna przygoda z szachami. Niech ona trwa jak najdłużej. Na koniec odwiedzamy boiska do siatkówki. To oczywiście dyscyplina, która w ramach otwartych Mistrzostw Wrocławia cieszy się największym zainteresowaniem. Powoli dobiega końca przygoda z siatkówką 2016. W turnieju imienia Ryszarda Płockiego pozostało coraz mniej znaków zapytania. Poszczególne turnieje wkraczają w decydującą fazę. Znamy już zespoły, które powalczą o mistrzostwo w pierwszej lidze kobiet. Do wielkiego finału awansowały ekipy Elpar i Nazgule. W pierwszej lidze panów o tytuł powalczą natomiast XXL Wolej i Drukarze. Decydujące mecze już 18 grudnia. A ostatnia kronika w tym sezonie otwartych Mistrzostw Wrocławia 3 dni później, czyli w środę 21 grudnia. Tam sprawdzimy m.in. kto z koroną, jeśli chodzi właśnie o siatkarską rywalizację. Nowe Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl